Pierwsze programy rewitalizacyjne powstały w Suwałkach 12 lat temu. To w oparciu o nie odnawiano chociażby zabytkowe kamienice wzdłuż ulicy Kościuszki. Niedawno pojawiła się możliwość pozyskania pieniędzy na rewitalizację ze źródeł zewnętrznych. Miasto, posiadając opracowany i zatwierdzony przez Zarząd Województwa Podlaskiego program rewitalizacji, wypełniło zasadniczy warunek aplikowania o unijne pieniądze. Złożyliśmy dwa wnioski. No jak ja wyczytałem w pewnym momencie, w warunkach właśnie aplikowania, że na jeden program rewitalizacyjny może być przyznana maksymalnie kwota 10 milionów złotych, no to zmartwiłem się. No bo akurat te dwa projekty, które przygotowaliśmy, no wyczerpują to alokację przewidzianą na ten jeden program rewitalizacyjny. Oczywiście środki finansowe jeszcze będą, to o tym powie pani marszałek, natomiast no, my za pierwszym podejściem całą pulę środków zgarnęliśmy, to maksymalną pulę. Pierwszy projekt dotyczy między innymi odbudowy starej miejskiej łaźni. Nie będzie ona jednak spełniała takiej funkcji jak kiedyś. Będzie obiektem kulturalnym, wokół którego powstaną długo oczekiwane bulwary. Składamy również wniosek do programu Polska-Litwa na kolejny etap, żeby to już zadanie potraktować kompleksowo, chociaż proces budowy, rewitalizacji suwalskich bulwarów będzie trwał jeszcze, myślę, 4 lata. Bo od ulicy 24 sierpnia do ulicy Kościuszki, tam do mostu na Kościuszki, to jest też w ramach tego projektu, ale to przyjdzie czas na realizację. Teraz byśmy chcieli z RPO i z programu Polska-Litwa załatwić ten cały obszar tutaj położony między ulicą 24 sierpnia i ulicą Mickiewicza, aż do mostu na Bakałażewskiej. Już uzyskane ponad 6-milionowe dofinansowanie znacząco wspomoże tę inwestycję. I druga umowa, generalnie to jest obiekt wykorzystywany już na cele oświatowe, dawnej ROKiS, kulturalne, przepraszam. To jest budynek, który no, odstaje od wyglądu pozostałych obiektów, które zamykają plac Marii Konopnickiej. Ten obiekt odstaje negatywnie i ten drugi obiekt, gdzie mieści się urząd miejski, filia urzędu miejskiego. Nie jesteśmy tutaj wzorem dobrym do naśladowania, a wręcz mogę powiedzieć, odstajemy troszeczkę i to musimy sprawę uporządkować. I chociaż dobre tyle, że chociaż jeden budynek będzie wykonany. Na drugi budynek Urzędu Miejskiego pewnie znikąd pomocy, środków nie dostaniemy. Będziemy musieli wykonać to własnymi środkami budżetowymi. Na budynek po dawnym ROKiSie udało się pozyskać ponad 3 700 000 zł. Do tego 500 000 ze środków budżetu państwa. Pozostałą kwotę potrzebną do realizacji inwestycji dołoży miasto z własnych środków. W ocenie Anny Naszkiewicz, wicemarszałka województwa podlaskiego, samorząd suwalski jest, jak to określiła, świetnym graczem, jeśli chodzi o środki unijne. Miasto jest świetnie przygotowane, pisze bardzo dobre wnioski. Oba te wnioski uzyskały bardzo wysoką punktację i znalazły się na samym szczycie listy rankingowej. Tym bardziej przyjemnie jest mi takie umowy do sobą przywozić. No, cała przyjemność po mojej stronie. Oba projekty dofinansowane w wartości 80%. W puli środków na rewitalizację dzielonej przez Urząd Marszałkowski zostało jeszcze nieco pieniędzy. Część środków z rewitalizacji została, nie wszystkie środki zostały wykorzystane. Bardzo intensywnie zastanawiamy się nad tym, jak do tego podejść, jak to ugryźć, jak najszybciej te pieniądze postawić z powrotem do dyspozycji. Miasto jednak już o dofinansowanie aplikować nie może.